Witam Was w pierwszym odcinku prawdopodobnie serii na kanale, ale to się jeszcze okaże. Z gry pod tytułem Król Artur. Opowieść rycerska, chyba tak to będziemy tłumaczyć. Wygląda to w ten sposób. Gra swoją premierę miała w 2022, 26 kwietnia dokładnie. Dlaczego akurat postanowiłam ją ogrywać? No zakupiłam ją wcześniej, nie ukończyłam jej, więc próbuję do niej wrócić. Dlaczego? Dlatego, że liczyłam trochę na Gridfalla 2. Ale no zbiera kiepskie recenzje, no i nie wygląda to za dobrze, prawdę mówiąc. No bo tam recenzje recenzjami, trzeba samemu się przyjrzeć. No i niestety to jest druga gra w tym roku, która niestety no, mnie zawiodła. Chociaż jeszcze tego Gridfalla nie skreślam. No i co? To jest produkcja opracowana przez węgierskie studio Neocore Games. Także osadzona w świecie fantasy, oczywiście RPG, ale w widoku izometrycznym. A starcia będziemy ogrywać w trybie turowym. I teraz tak, co nam gra proponuje? Mamy tak, wybierz tryb gry. Mamy tryb klasyczny. Możesz swobodnie zapisywać i wczytywać swoje postępy. No i tu z tego, co widzicie, Roach, prawda? Twoje postępy są zapisywane automatycznie. Nie ma zapisów ręcznych. Wszystkie decyzje i błędy i zgony są nieodwracalne. Dlaczego jest tu mowa o zgonach? Dlatego, że my będziemy budować drużynę. I teraz jeżeli jakiegoś rycerza stracimy, no to w tym drugim trybie nie będziemy mogli przywołać go z powrotem do życia. Z tego co pamiętam. Więc tryb klasyczny. I teraz tak, mamy poziomy trudności. I tych poziomów jest aż 5. Mamy historię, czyli lekko i miło. Mamy tryb normalny, który sobie wybierzemy. Umiarkowany. Tu oczywiście są opisy. Wysoki i bardzo wysoki. Weźmiemy normalne. I teraz tak, bo tu jest jeszcze jedna ciekawa mechanika gry, ale to opowiem za moment. Wake up, knight. You must take up your arms again. This is all very confusing. I know. Focus. Breathe. It will all become clear soon. You were fighting in the last great battle for Britannia, when King Arthur's adversaries marched against the once and future king. You have committed dreadful acts to fulfill your destiny. Do you remember the earth trembling? Can you recall the gathering of terrible armies? You saw Camelot burning and watched the power of magic tearing apart the world at its seams. You led knights and monsters into a deadly storm of fury and blood. You destroyed the ladies of the sun and the lords of the winter. You have killed King Arthur, and with his dying breath, he struck you down. You both died, and yet you both live. You have unleashed something that cannot be stopped. The tide of madness and pain will swallow us all. I have brought you back to end this nightmare, Sir Mordred. I want you to go on a knightly quest. I want you to finish what you have begun. Kill King Arthur.
or whatever he has become, after I took his dying vessel to Avalon. Nieźle co? Zabiliśmy króla Artura. Jesteśmy Mordredem. Living and breathing again. But is he truly alive? I wish I could talk to him. But I can't just yet. Serves him right anyway. No, i oto jesteśmy. I've set this dread knight on a dark path. And for now, I can only watch where it takes him. I've brought back King Arthur's nemesis. And wonder if I made the right choice. Mordred did the impossible, after all. Almost killed the king who cannot be killed. And that's how the nightmare began. No, to tutaj, z tego co widzicie, te słowa były skierowane do nas od Pani Jeziora. A kim się staniemy, jeszcze nie jest jasne. No, fajna gra, taka troszeczkę w starym stylu. Podoba mi się to wszystko, ale zobaczmy, gdzie my jesteśmy. Oto i ona. Świątynia Pani. Oto legendarna wyspa Avalon, znajdująca się daleka poza krainą Brytanii i otoczona bezkresnym morzem zaświatów. Avalon to królestwo najpotężniejszej czarodziejki w dziejach, która ma wiele imion. Jednak tutaj jest czczona jako Pani Jeziora. Zrodziły ją mroźne fale, po czym zyskała władzę nad tą magiczną wyspą. Jest nieśmiertelną istotą, która kieruje losem śmiertelnych królów i królowych. Tą, która mówi językiem jezior i pradawnych lasów. Pani włada tą krainą, która niegdyś miała być schronieniem dla poległych bohaterów, lustrzanym odbiciem najpotężniejszego królestwa ze świata śmiertelników. Tak to wygląda. No i stąd powstaliśmy. A to jej posąg. No dobrze. Wychodzimy. Pytanie, czy można zaglądać? W jaki sposób można? Wait! Who the hell are you? I'm here to teach you some manners, lad. O proszę. No i tutaj mamy podstawy walki, z tego co widzicie. Taki trochę Baldur, prawda? Albo, no nie wiem, no chyba Baldur najnowsza gra, z którą może, można skojarzyć to, co tutaj widzimy. I co my tutaj mamy? Może tak, mamy cios, który zadaje 6 do 8. Zadaje 100% obrażeń od broni i kosztuje 3 PA. Tu mamy rzucenie piętna. Walka dystansowa, zaklęcie, wywołuje u celu 20% wrażliwości na czas jednej tury, zasięg 8. Mamy też nadzór, liczba ataków, rozumiem, że co, w potyczce możemy użyć tylko dwa razy. Wybierz obszar i wykorzystaj wszystkie pozostałe PA, gdy przeciwnicy wejdą na wybrany obszar podczas swojej kolejnej tury. Natychmiast wykona jeden atak za każde wykorzystane 3 PA, tylko jeden atak na przeciwnika, kosztuje co najmniej 3 PA. Aby cofnąć tę czynność, wybierz tę ikonę ponownie. Tak to wygląda. Naszym zadaniem jest zabicie strażnika. I teraz tak, myślę, że skoro jest jeden, możemy to przetestować, czyli ma wrażliwość, ma to piętno od nas, co jest oczywiście widoczne. I teraz tak, tylko nie jestem pewna. Jeżeli tu stanę, to mnie zaatakuje, z tego co widzicie. Podejść nie mogę. Teraz to pole to jest nasz zasięg, z tego co widzę. To czerwone to jest jego, a pomarańczowe co oznacza? Ciężka sprawa. Więc ja chyba... W sumie to bym mogła wrzucić nadzór. O proszę, nawet można wybrać stronę. No i chyba to wszystko. Damn, that felt good. But where am I? I thought that dying can change a man, but I might be wrong. Hey, who's there? I can hear you. Let me out. Zbadaj więzienia. No dobrze, czyli ktoś tu jeszcze przybywa. Ale to poczekajcie.
Ja myślałam, że to katakumby, a tu okazuje się, że to więzienie. Ciekawa sprawa. Możemy wyjść, chyba. Ale... Ujoj. A czemu nie mogę trafić? Mogę. No dobrze. Oczywiście możemy klikać myszką, ale możemy też poruszać się przez WS. AD, chciałam powiedzieć. Dobra, mamy jakąś beczkę. A w tej beczce mamy łupy. Podczas przygód możesz łupić różne miejsca, jednak tylko między misjami na mapie przygód możesz wyposażać się w swoje łupy i zarządzać nimi. No zobaczymy. Tu jest jeszcze jakaś beczka, ale ta nic w sobie, nic ciekawego nie ma. Teraz tak, stąd... Open the door, whoever you are. Help me and I will help you. Dobrze, po chwila, moment. Siedziałeś tyle czasu, to jeszcze możesz posiedzieć. Ale nasze ciało trafiło do więzienia? Ciekawa sprawa. Czy my tu altem możemy coś podświetlić? Nie. No dobrze, no to zobaczmy, kto tu się tak niecierpliwi. Well, well, well. Sir Kay, King Arthur's seneschal. In a dungeon rotting away, a hero's reward. An honest and capable man, but a bit dull, like an untended blade. Sir Mordred, the Scourge of Britannia is back. Avalon is not a place for your treacherous kind. No, to trochę mówi o tej naszej osobowości, jaką mieliśmy. I teraz tak, mamy dwie odpowiedzi. Albo możemy go uspokoić, albo powiedzieć zamknięty w klatce, skomlący. Takiego cię zapamiętałem, okej? Are you real? Or just a ghost? Tell me, Mordred. Do you remember killing me? O-o. Nie, a jednak tu jesteś, mów. Help me escape, traitor. Then we may talk. Czyli ty, rycerz okrągłego stołu, zostałeś tu zamknięty. Żałosne. Some of us are still waging a war. I fought and have been betrayed. You are familiar with betrayal. My go zdradziliśmy? O kurde. Zaufanie zawsze było twą słabością, Kay. And what is yours? Your bloodlust? Your savagery? Patrz gniewnie w milczeniu. Yes, I thought so. You think you're strong enough to fight the taint on this island? Co to za podłe miejsce? I've already told you. Avalon, the island of the fallen knights. And this is Castle Camelot. Jeśli dworujesz sobie ze mnie, pogruchoczę ci kości. To nasz zamek? Yes. Not the one that you remember, though. No to dobrze, to jest widać główna odpowiedź, bo jest tak oznaczona inaczej. Obiecałeś, że mi pomożesz, jeśli cię uwolnię. I co? I keep my promises. I will help you, Mordred. The powers that rule this land decided to trust you with our fate. I don't know how to feel about that. But soon, you must make your very first decisions. No dobrze. To otwieramy. Mamy kompana. No i o tego kompana będziemy musieli dbać, bo jeżeli o niego nie zadbamy, to po prostu zginie. I teraz tak, cóż to jest? I to, jak ja mam to rozumieć? A czy my mamy tutaj jakąś mapę większą? Nie. Trochę się zgubiłam, skoro on był tutaj na końcu tej ścieżki. Poczekajcie. My musimy w ogóle stąd wyjść chyba, prawda? Tak jest. Great. That's my arm over there. Finally. I feel more useful now. You think a sword makes you less useless?
We must get out of here. Go to the door and let me handle this. No właśnie, no właśnie, bo mamy teraz taką ciekawą sprawę, o której miałam powiedzieć. Czyli... Może poczekamy, aż to się pojawi? Kurczę, sama nie wiem. Bo tu wystąpi coś takiego jak kompas moralności. Rascals! I told you that you will pay for this. What the hell is he doing out of his cell? Oho. Surprise. No i dobra, i my zrobiliśmy małą niespodziankę. I co my możemy tu zrobić? Teraz tak. Nałożymy to piętno. I chyba zaatakujemy od razu. Tylko... No nieźle. Cios w plecy jeszcze doszedł, zobaczcie. Okej. Okay. Straciliśmy punkty. 3 punkty. Brakuje nam punktu, z tego co widzę. A co nasz... Czekajcie, bo co my tu mamy? Punkty zdrowia i witalność. Okej, okay. Czyli to jest taki pancerz. Dobrze, to co ten Kay nasz może zrobić? Pytanie, w którą stronę on pobiegnie? Do nas czy do niego? Wszystkim jednostkom. No to będzie... No to nie. To nie. To zrobimy tak. No i ładne. Okej, ja widzę, że my tutaj jakiś przeca kozakiem jesteśmy. No w końcu króla Artura ubiliśmy. Ale okazuje się, koniec końców, że on i ja żyjemy. I see a chest. What do we have here? Golda. No i to by było chyba na tyle. Weźmy. No na pewno nie w każdej celi będzie kryło się złoto, prawda? Ale. Chociaż to nie cele, tu już jakieś komnaty. Tarcza czy coś? Chyba nic. No możemy beczki? Nie możemy. No dobrze, to tak. This is the warden's room. Prepare for battle. Aha, czyli tu będzie jakiś pewnie mocarz. No zobaczymy. O proszę. Sir Kay, you are really persistent, but I can't let you walk free. You don't have much choice in the matter now, Warden. Ilu ich mamy? 2. Co oni nam tutaj pokazują? Zachowanie. Zużywa wszystkie pozostałe PA, by zachować ich trochę na następną turę. No to wiemy. Bohater otrzyma 1, 2, 3 dodatkowe PA za 1, 3, 6 PA wykorzystanych w ten sposób. Wszystkie niezużyte PA automatycznie zachowują się po zakończeniu tury. W ten sposób. Mamy nadzór. No to właśnie widzieliśmy. Nazwór pozwala wybrać obszar, którego będziesz strzec. No to wiemy. I ucieknij z lochów. Ich jest aż 3. O kurczę. I teraz tak. Rozumiem, że to jest jego zasięg. Czyli każdy do nas dojdzie. To tak, ty. Myślę, zrobisz tę stronę. Okej. Okay. Nie wiem, czy to... Na razie trenujemy. Okej. Okay. A sobą... No chyba tak zrobimy, no bo co, jak inaczej? Biegnie. Okej, okay, tylko teraz tak. Ten padł. Jemu zarzucimy piętno. Bo ma aż 15 niewitalności.
tu nie sięgnę go, za daleko jest, prawda? Zrobimy to w ten sposób. Mamy jeszcze punkty. Okej. No to lepiej. Dostał. Uderzył. Ale my teraz powinniśmy go wkończyć, prawda? A skubany nie, dobrze stoi. Ale nie zaatakuje nas z tego co widzę. Bo... Patrzcie, jeszcze żyje skubany. Jeszcze ktoś będzie? O kurczę. No dobrze, ale na razie jest okej. Co oni tu mieli ciekawego? O? Garbage or real treasure this time. Sirkej musi przeżyć. No, na razie żyje. Nie ma żadnych obrażeń. Nie. Nic tu więcej nie ma. Kolejna skrzynia. Pieczęć ciężkiego pancerza. Ciekawe, kiedy będziemy mieli dostęp do tego. Tu chyba nic więcej. Tu jakaś grupa bitka chyba się szykuje na koniec. Oho. Careful. It's quite a crowd. You know very well that diplomacy was never my strong suit. Co my tu mamy? Przewidywalna bitwa. Odkrywanie obszaru przed bitwą wynagrodzi cię informacjami. Im więcej odkryjesz obszarów wysyłania, tym bogatsze będziesz mieć możliwości taktyczne, gdy rozpocznie się walka. Do wysłania możesz wybrać dowolny odkryty obszar. Do wysłania? Jak mam to rozumieć? Aha, czyli teraz tak. Rozumiem, że oni mnie nie widzą, walka się nie rozpoczyna. Ja sobie wybieram obszar, z którego chcę startować. Dobrze myślę? Chyba tak. To teraz tak. To jeszcze ja mam pytanie. Czemu mi tutaj nie działają teraz? Działają. Ilu gdzie ich stoi? Dwójkę widzę. Trójkę. Mamy trójkę, 7, 7 i 7. Tylko czemu oni są zaznaczeni na kwadrat? A bo to jest łucznik. To teraz pytanie, jak ich tutaj zwabić? Żeby łucznik na nas nie miał bicia? No proszę, a jednak tu jest jeszcze jeden. No właśnie, czyli trzeba miejsce walki najpierw, w pierwszej kolejności sobie obejrzeć, żeby wiedzieć w ogóle z jaką liczbą możemy mieć do czynienia. Podejrzewam, że w późniejszym etapie gry to i tak wszyscy przeciwnicy nie będą pokazani. Czyli co? To teraz pytanie. Rzucamy się w pierwszej kolejności na łucznika? Spróbujmy. Ci nim dobiegną. Chyba, że łucznik będzie uciekał. Tak też może być. No i zapiszemy sobie grę. Najwyżej. Ewentualnie rozegramy sobie ją jeszcze raz. Ja myślę, że tylko łucznika trzeba tutaj
O, i teraz ładnie jest pokazane, że tu mamy osłonkę. Aj, tu się rozstawiamy. I am ready. Okej, okay, to chyba jak najbliżej. Tak myślę. A potem... I kto zaczyna? My czy on? Dobra, on leży, bo dostał cios w plecy. Tylko teraz tak, ten łucznik nas widzi. Teraz pytanie, czy ja tu będę... Czy ja tu jestem odsłonięta, czy nie? To jest pytanie. Kneel before your king. No ten leży. Ja bym chyba to tak zostawiła na ten moment. Ready to fight. No tu już punktów nie mamy. Tu punkty zużyliśmy, biegną. Co zrobił łucznik? Podbiega. Dobrze, niech podbiega. Ale jeszcze jest za daleko. Pytanie, ile dobiegnie ten łucznik? I am ready. Naszym jegomościem też bym się nie wysuwała za bardzo, ale zrobiłabym tak. Tu raczej nie podejdzie, więc nie będę tego marnować. No pamiętajmy, że to on musi przeżyć. A ten skubaniec tu pobiegł. Ojojoj. To niedobrze. To mamy odpalone, prawda? Musi tak być. No i dobrze, dobrze, że do nas przyszedł. My tu sobie podejdziemy. I nie zrobimy nic. Czy ja ich dwóch trafię? Nie bardzo. Ale to cieniasy są. Myślałam, że będzie gorzej, słuchajcie. Jakbym teraz tu podeszła. To daj mi tylko zdali, co? No to chyba nie jest. No właśnie. Mamy tutaj jakiegoś lepszego przeciwnika gdzieś. Leave me to him. I want to explain him that this is my castle now. Proszę bardzo. Sala tronowa. A kto na tronie siedział? So, you are back as well, traitor. You probably don't remember me. Ale tą R-ką tak zaciąga. Chciałbym wiedzieć, czym jesteś. I am just a walking corpse, cheated out of his death. And I will make everyone suffer for this injustice. No i co tu mamy? Jak cię zwą? Albo cóż za duma, jak na żywego, bezimiennego trupa? Ale najlepsze jest to, że my też jesteśmy trupem. No weźmy, jak cię zwą? He was Sir Tuwellen. A once noble warrior with two sons, both knights. Czyli ten z prawej to jest jego sen? Bo... Król Artur jest z tobą, żywy trupie,
albo co ty robisz w Camelocie? Lub zapytam z ciekawości, twoje synowie są również karatni? Okej, okay. Weźmy... To jest główna. Zapytajmy w takim razie, co robię w Camelocie. I fell in battle, like we all did. But instead of gaining new life in legendary Avalon, I've returned as a lost one. Chyba mu się to nie podoba. Być może jestem równie zagubiony co ty. O czym ty w ogóle mówisz? Let me rephrase it, traitor. Camelot is a sacred place reserved for the once and future king. That is the law. But I spit on the laws of the Lady of the Lake. A, czyli tak to wygląda. Oni je trzymają. Wiem. Oni trzymają tron dla też umarłego króla Artura. Czyli będzie wojna o Camelot. No i gardzą panią jeziora. Czy rozwścieczanie pani tej krainy jest roztropne? Weźmy jedynkę. I'm not afraid of her. Lost ones can't perish. This is our curse and blessing. Ja widzę, że i tak się z nim nie dogadamy w żaden sposób, więc zapytajmy z ciekawości, czy jego synowie są również karani. My sons are both full of life. Wzajemną. Whatever is awaiting for me here, I must face it alone. Balin and Balan are seeking their own fates now. Balin i Balan. Just as I do. Destined to survive anything. Dobrze, czyli on jest teamu króla Artura. He is not. The unholy storm wrecked the ship that brought the dying king to Avalon. Czyli był sztorm i nie trafił do Avalonu. No i nie trwoń mojego czasu. Weźmy dwójkę. And the raging tempest, something was waiting for the ship. And then the darkness took the king and all of us in its embrace. Arthur is beyond the Bridge of Sorrows, dwelling on the accursed land of midnight. Oszczędź mi tych bredni, mów gdzie jest, a pozwolę ci żyć. Przecież on już martwy. O ile twa egzystencja to w ogóle życie. Whatever you do, you need more than a blade to break my curse. O, zobaczymy. W najgorszym wypadku wciąż będziesz biadać, nawet gdy skrócę cię o głowę. Walka. I on ma 15 plus kolegów. To teraz tak się zastanawiam. Ja myślę, że rzucę mu piętno. Atakować? Tylko pytanie, czy jego, czy tylko tutaj? No spróbujemy zaatakować. O proszę. I teraz tak. Najlepiej, żeby Sir Kay... O Jezu, tu jest łucznik, trochę lipa. Ile łucznik ma zasięgu? Nie ma, a to jest tylko jego podejście. Pytanie, jak daleko? Jak daleko strzela? Obrażenia co prawda niewielkie, ale... Ja bym nie czekała aż tak bardzo. Dobra, to ma ściągnięte. To bym zostawiła. Time to feed the ravens. Dobra, podbiega. I oczywiście plecy. Kiepsko. O, blok. Ładnie. Co my tu mamy teraz? Co my tu mamy? No, ja chyba będę próbowała tego tutaj wykończyć. O, kurczę. A mogę tak? Nie mogę.
O nie, 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 nie. I teraz poczekajcie. Zobaczmy. A, w ten sposób. A gdybym ja chciała się przesunąć, nie mogę, będzie atak. No dobra, połączmy go. Osiem, dziewięć. No, on i tak nie podejdzie, prawda? 11, 13. No i to by było tyle. Padł. Kurczę, trochę szkoda na niego. A, i tu będzie atak okazyjny. Zobaczcie. No i jest, tylko wykończymy w takim razie. Ale muzyka fajna. Nie mogę go przyatakować punktem. Ojej, no dobra, trochę Lipton. The battle is over, and you must make a choice, Mordred. This is merely the first in a chain of similar decisions that will eventually determine what kind of leader you will be. Tell me, what will happen to Camelot? No proszę. No i teraz zobaczcie. Dwie opcje. Tylko, co to są za opcje? Tu mam jakiegoś dzika, tu mamy lwa. Zobaczmy, jakie to będą odpowiedzi. Czemu nie ma samouczka? Postanowiłem, teraz to moja sala tronowa, a wraz z wybranymi rycerzami wypełnię swe przeznaczenie. Pani Jeziora wybrała mnie na obrońcę Camelotu. Nie zasiądę na tronie, lecz stworzę własny okrągły stół i podejmę się tego zadania. Czyli tak, możemy być albo tyranem, albo prawowitym. Możliwe, że władcą, prawda? I z tych dwóch opcji wybieramy. I teraz w zależności od tego, jakich będziemy dokonywać wyborów, to takie osoby z takim samym jakby przekonaniem, zachowaniem i postępowaniem będziemy mogli rekrutować do siebie, do drużyny. Także jedna opcja lub druga, które eliminują pozostałych NPC-ów, pozostałe postaci. Więc tak naprawdę tę grę można przejść na dwa sposoby. Bo jeszcze potem dojdzie nam stara wiara i chrześcijaństwo. No to zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ale ja myślę, że pani Jeziora wybrała mnie na obrońcę Camelotu. Nie zasiądę na tronie, lecz stworzę własny okrągły stół i podejmę się tego zadania. No oczywiście ktoś mógłby wybrać tyrana. Mamy zwycięstwo. I zobaczcie, bohaterowie, którzy polegną, giną na stałe, postarają się zachować. Kurczę, to może oni tutaj tak giną na stałe. No i co my mamy tutaj? Mamy X. Okej, poleciał level. I co my tu znaleźliśmy? Pieczęć wytrwałości, pieczęć piwowara. Pierścień zwęglenia. Amulet Hartu. Sirkej, brak urazów i my też brak urazów. Pamiętam, że jak pierwszy raz siadłam do tej gry, to... Możliwe, że oni coś zmienili w niej troszeczkę. Poziom? Troszeczkę bardziej uzbalansowali, bo... Ta ostatnia walka, czyli ta, którą teraz tutaj odbyliśmy, no skończyła się chyba moją śmiercią, nie pamiętam. Tylko pytanie, kiedy możemy to założyć? Teraz? Nie. No zobaczmy. I tak wygląda mapa pośród ruin. Kingstone. A tu jest nasz Camelot. Twierdza dawnego i przyszłego króla Avalonu, odzwierciedlenie wspaniałej fortecy z Brytanii stworzonej przez
moce władające tą mistyczną wyspą. Co to znaczy? Zasoby budowlane, 1000, odbudowa, czyli tego jeszcze nie ma. Musielibyśmy to przywrócić do życia. I mamy tabelę moralności, zobaczcie. Podczas tej podróży musisz dokonywać trudnych wyborów, które wpłyną na zakończenie historii oraz lojalność bohaterów sojuszu, czyli jeszcze lojalność dochodzi. Tu widzisz swoje przeszłe wybory moralne podczas wydarzeń. Każda podjęta decyzja znajdzie odzwierciedlenie w tabeli moralności. Możesz odblokowywać zdolności związane z moralnością oraz bohaterów, którzy są dostępni tylko dla danej postawy. Na osi pionowej twoja postawa zawiera się między prawowitym władcą a brawurowym tyranem. Na osi poziomej wybierasz między bogobojnym chrześcijaninem a wyznawcą dawnej wiary. Wybór należy do ciebie oczywiście. Czyli tu mamy chrześcijanina, tu mamy dawną wiarę, prawowity tyran z tego co widzicie. No i w zależności od tego, w jakim kierunku będziemy szli, to takie postaci będziemy mogli rekrutować. Czyli na przykład, gdybyśmy szli w chrześcijaństwo, to mamy tutaj białego rycerza, Sir Galahada, proszę. No i tutaj jeszcze są jakieś ustawy. Duże lecznice przy okrągłym stole. Bohaterowie odzyskują witalność o 50% szybciej w lecznicy. Czyli będzie lecznica. Będziemy ich wysyłać po walkach do lecznicy. A teraz... I teraz jakbym poszła w prawowitego, to bym mogła jeszcze zrekrutować Sir Lucana. A w górę Sir Leodigrens, nie wiem, i tu mamy Lancelota, a w drugą stronę czarny rycerz, czerwony rycerz, a i tutaj mamy 10% więcej złota, a tu jakbyśmy szli w dawną wiarę, Morgana, ej, tu mamy Morganę, Bedwyr? Nie wiem, jak ktoś zna to... I teraz tak do góry. Sir Geraint? Nie wiem, prawdę mówiąc. I co my tu mamy jeszcze? Wszyscy bohaterowie przybywający dekret obecnie w lecznicy lub katedrze są uzdrawiani w trybie szybkiego leczenia. To? 20% odporności na osłabienia umysłowe dla wszystkich prawowitych bohaterów oraz herosów danej wiary. No kurczę, będzie trzeba się zastanowić, w którą stronę idziemy. Ten fajnie wygląda, co? Skubaniec. Ten zresztą też. No i zobaczcie, tutaj w ogóle będzie odblokowana misja, w której będzie można zwerbować bohatera. I tak samo tutaj, więc no, najlepiej na dwa sposoby przechodzić. Ja prawdopodobnie wybiorę prawowite i dawną wiarę, więc ta część tutaj będzie dla nas. Gdybyśmy wybrali tyrana i dawną wiarę, no to tu jeszcze ktoś jest Dagonet, też ciekawe. Też fajnie wygląda, trochę jak nekromanta. No i w chrześcijaństwo, wiadomo, ta część tutaj. Jeden punkt lojalności, jeden dodatkowy punkt lojalności dla wszystkich bohaterów. No właśnie, tę grę można przechodzić no co najmniej dwa razy, myślę. No dobrze, co my tu mamy? Mamy tego plusa. I co tu jest? Dostępne punkty. O, a tu mamy Fantę. Co my tu mamy? Pieczęć kowadła, pieczęć ciężkiego pancerza. Tu jest kowadła, a tu mamy pieczęć wytrwałości, a tu mamy pieczęć piwowara. Czyli co tu jest? 30 plus 12. 7 plus 2.
I odzyskujemy 2 punkty witalności, gdy pijemy eliksiry. A jak to wygląda u naszego kolegi? Też ma 18. Czyli ma taką samą zbroję. I teraz pytanie, ile on ma witalności? 40. My tak samo. Czyli zróbmy tak, na razie piwowara to my sobie wrzucimy. Natomiast koledze wrzucimy pieczęć wytrwałości. Tylko co to znaczy? Bo tu jest coś takiego. Plus 1 żeton urazu. 25. 25. Mamy też pierścienie. Zwęglenia. Plus 1 tura czasu trwania podpalenia. Tylko teraz tak, my tu rzucamy jakoś na... na broń, czy na kogoś? To jest pytanie. A tu mamy amulet hartu, dodatek. 8 siły. Punktów życia. Jeżeli to by było zarzucone na broń, to bym wolała dać to Kejowi, bo on ma rozszczepienie, więc może dwóch naraz byłby w stanie potraktować tym ogniem, a my tu stankujemy w takim wypadku. Ale nie, poczekajcie, bo teraz tak, czy to jest beżet? Nieważne. I teraz tak, mamy jeszcze umiejętności, wyjdzie w praniu. Podbiegasz do przeciwnika i popychasz go, zadając 50% obrażeń od broni i wywołując powalenie. Tak naprawdę to do Murdereta to by chyba pasował ten dzik bardziej, z tego co ja tutaj widzę. A i tutaj są poziomy jeszcze tych umiejętności. Niszczyciel. Mamy 2 punkty, rozumiem, że możemy dać w którąś tutaj z umiejętności. Czyli co my tu mamy? Niszczyciel plus 10% przebicia pancerza przy użyciu ciosu. Za zabicie jednostki ciosem bohater otrzymuje 1 PA. Punkt akcji, super. A tu? Rzucenie piętna wywołuje plus 10 punktów wrażliwości. No ale to było standardowo chyba, 20% wrażliwości na czas jednej tury, a tu mamy 10 punktów wrażliwości, a tu trwa dłużej o następującą liczbę tur. Albo możemy wybrać coś innego, niezłomność. Z każdym uderzeniem odzyskujesz 1 PZ. Możemy? Możemy wydać. Co my tu mamy jeszcze? Bohater zadaje o 10% punktów obrażeń od broni więcej. 2 punkty umiejętności byłoby tu trzeba wydać. Tu tak samo. Czyli te są po 2. To czujność. Obrażenia przyjmowane z ataków nadzoru i ataków z nienacka zmniejszają się o 50%. Fajne. Tu. Plus 10% do witalności, plus 10% do PZ, plus 10% do odporności na osłabienia fizyczne. No też bardzo fajne. Tylko to może być dobre. A do docierania do łuczników? Ale mamy zasięg 2-4. Teraz nie wiem, w co pierwsze iść. Ile to kosztuje też 2 punkty umiejętności. Z czego? Tych tutaj rozbudować nie możemy. Te wszystkie są do rozbudowania. A co kolega ma? Tu możemy dodać krwawienie, zobaczcie. Tu tak samo. A u nas to krwawienie tutaj występuje? Nie, u nas jest przebicie pancerza. A krwawienia nie ma. Cios wywołuje o 15% więcej punktów obrażeń od broni.
Rozszczepienie zadaje na środku o 20% więcej punktów odbrażeń od broni. No i tutaj mamy krwawienie natury. I tak samo tu jest krwawienie natury. Czyli tak, to mamy podobne, ale... Gniew. Po każdym zabójstwie otrzymujesz plus 10% punktów obrażeń od broni, które mogą się kumulować przez dwie tury. I my go sobie na przykład fajnie stworzymy. Champion. A potem się okaże, że on jednak się z nami nie zgadza i nas zdradzi. Chociaż ten to podobno jest taki, dotrzymuje słowa, więc... No i ten tutaj. Cios śmierci zadaje sąsiedniemu przeciwnikowi 170% obrażeń od broni wraz z minus 20% punktów przebicia pancerza, przy czym każdy punkt pancerza celu zmniejsza zadane obrażenia dodatkowo o 3 punkty. No ale nic, to weźmiemy to. Kurczę, fajnie wygląda. Więc tu... Jeszcze mamy jeden? A to nie wymagało 2 punktów? No to jestem pod wrażeniem. Tych tutaj nie zrobimy. Nie wiem, ilu spotkamy przeciwników, bo tak naprawdę najchętniej tu bym dała tutaj wkrwawienie. Ale nie wiem, czy nie dać w ten, no taki podstawowy, powiedzmy, atak 11-13. Chociaż dajmy tu, może akurat się przydarzy taka akcja. No i teraz tak, bierzemy tego dzika, co to wpada w krzaczory, czy... Zobaczcie, niezłomność. Z każdym uderzeniem odzyskujesz 1 PZ. Wiem, że to czytałam, ale co 4 poziomy liczba odzyskiwanych PZ zwiększa się o 1. Więc nie wiem, czy nie byłoby to warto wziąć już teraz. I chyba tak zrobimy. Żeby nam ładniej rosło, prawda? Uznajmy, że to jest lokata. Także tak to wygląda. Coś jeszcze mamy ciekawego? No nie mamy. Pytanie, czy to będziemy mogli sprzedać? Cena sprzedaży. No i cóż. Klify kredowe, stary klasztor, sala, Kelwick, dziennik, menu, złoto, zasoby budowlane. I tu mamy dostępną nową misję. Okej, tu już rozdaliśmy co mogliśmy, zapiszemy sobie grę. No i co? I to by było na tyle w tym odcinku. Na pewno mamy za zadanie odbudować Camelot, ale rozumiem, że nasze środki na ten moment oczywiście na to nie pozwalają. Więc będziemy musieli gdzieś tutaj po drodze... bo my z tych ruin wyszliśmy. Będziemy musieli się dorobić. No dobrze, strasznie długi odcinek wyszedł, nie wiem jak to się stało, ale mam nadzieję, że wam się podobał. Dajcie znać, co sądzicie. Nie wiem, czy zapraszam was na kolejne. W każdym razie, trzymajcie się. Hej, hej. Bo nie wiem, czy będzie.